Na tę premierę naprawdę długo czekaliśmy i mówię w liczbie mnogiej ze względu na to, że zwolenników słuchawek Neo Buds Pro od firmy Edifier było naprawdę sporo. Sam bardzo mocno je chwaliłem w ostatnich latach, dorzucając je do różnych rankingów, zestawień, jakie słuchawki do 500 zł kupić. One naprawdę przodowały przez bardzo długi czas w tym rankingu, ale wreszcie jest druga generacja tamtych słuchawek, która odpowiada naprawdę na potrzeby 23 i w zasadzie już 2024 roku. Oto model Edifier Neo Buds Pro 2, który przynosi kilka usprawnień i cechuje się, od razu wam tutaj mogę powiedzieć, naprawdę świetną jakością muzyki wraz z naprawdę dobrym, bardzo dobrym ANC. Ja dzięki dystrybutorowi tych słuchawek na Polskę miałem okazję testować je przez ostatnie dni i w dzisiejszym filmie będę właśnie chciał wam powiedzieć o moich wrażeniach, no i tym, kto powinien nimi się zainteresować, bo czy warto się nimi zainteresować? To jest w zasadzie proste pytanie. Zdecydowanie warto. W tym średnim budżecie, to już wam mogę powiedzieć, wypadają naprawdę bardzo dobrze, chociaż na pewno nie idealnie i o tych nieidealnych kwestiach również sobie powiemy. Także jeśli jesteście zainteresowani zakupem tych słuchawek, to oglądajcie te wideo do końca, a jeśli będziecie chcieli już je finalnie kupić, to sprawdźcie sobie linki, które umieściłem w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam będziecie mieć przekierowania do oficjalnych sklepów, które w Polsce je po prostu sprzedają. I nie przeciągając, przejdźmy sobie od razu do tego, co najważniejsze, bo sama konstrukcja pudełka, czy też konstrukcja tych słuchawek nie zmieniła się za bardzo, chociaż jest też ulepszona, więc na samym końcu wspomnę również o tym, bo to też ważna kwestia, ale wydaje mi się, że zdecydowanie ważniejszą rzeczą jest to, jak te słuchawki grają i jak działa tutaj ANC, bo na to najczęściej stawiacie, kupując już te słuchawki za około 500, 600, 700 zł, bo one właśnie w takim budżecie idealnie nam się zmieszczą. Przede wszystkim firma Edifier przyzwyczaiła nas do tego, że same te słuchawki nie schodzą poniżej pewnego poziomu, chociażby za sprawą tego, że wspierają najlepsze kodeki i mają też certyfikat Hi-Res Audio, ale oczywiście to jest kwestia specyfikacji i pewnie niektórzy z was nie przywiązują się do tego, co mogą sobie przeczytać czy jakie symbole zobaczyć na samym pudełku, ale jeśli chodzi o moje odczucia po przesłuchaniu różnych gatunków muzycznych czy w zasadzie kilkudziesięciu różnych utworów z naprawdę różnych bajek, mogę wam śmiało powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze i jest to półka wyżej, a może nawet dwie w stosunku do tego, co mieliśmy w tym modelu pierwszym. Przede wszystkim mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z jeszcze większą głębią tego dźwięku, więc w zależności od tego, jakich utworów będziecie słuchać, jakiego gatunku muzycznego jesteście fanem, to będziecie bardzo zadowoleni, albo troszeczkę mniej, ale i tak to będzie naprawdę przyzwoity poziom. Absolutnie przy takim modelu, jak i przy w zasadzie nawet tych tańszych modelach od firmy Edifier, nie ma tutaj w ogóle do czynienia z jakimiś trzaskami, jakimiś szumami. To w ogóle nie podlega dyskusji, natomiast tutaj już mówimy o słuchawkach dla trochę tych bardziej wymagających osób. No i śmiało trzeba powiedzieć, że te niskie tony wypadają tutaj, można powiedzieć, solidnie, chociaż wydaje się, że mogłyby być jeszcze lepsze. Odnośnie samego basu ja jestem ukontentowany ze względu na to, że on jest naprawdę wyczuwalny, nie jest subtelny. Natomiast jeśli lubicie generalnie takie mocniejsze uderzenia, to tak, te słuchawki dadzą wam właśnie to, czego oczekujecie. Niemniej jeśli chodzi o tony średnie czy też wysokie, one wypadają tutaj naprawdę bardzo solidnie, bardzo dobrze. Może nie jest to jeszcze ta najwyższa półka, czyli słuchawki, które kosztują gdzieś 1000 zł, będą grały jeszcze trochę lepiej i jeśli jesteście tymi najbardziej wymagającymi osobami, to będziecie mogli dostrzec pewne różnice, nawet w kontekście AirPodsów Pro 2. Ja widzę jeszcze różnice przemawiające na korzyść tamtych słuchawek, no ale hello, te słuchawki nie kosztują 1000 zł, tylko zdecydowanie mniej. W związku z tym, siłą rzeczy, ciężko odejmować im punkty, jeśli mówimy tutaj o naprawdę kilku stówkach, które macie zaoszczędzone. Moim zdaniem przy tym budżecie one naprawdę wywiązują się bardzo dobrze z tej swojej głównej roli, czyli tego, jaką jakość brzmienia one nam tutaj serwują. Tak jak wam mówię, dynamika, głębia, czy też czystość samego tego dźwięku wraz w połączeniu z naprawdę fajnym basem, szczególnie dla osób, które lubią ten mocniejszy bas, one będą naprawdę bardzo dobre. A jak do tego sobie dodamy to, że mamy na przykład możliwość korzystania z trybu grania, czyli te słuchawki automatycznie podbijają dźwięki, aby nic nam nie przeszkadzało podczas samej gry i mamy tutaj też mniejsze opóźnienie, co dodaje nam fajnego klimatu, takiej immersji podczas samej rozgrywki. Takich zadań również bardzo dobrze się sprawdzą, nie mówiąc tutaj o jakichś podcastach czy filmach. No. Choć tu na pewno jeszcze warto wspomnieć, że mamy funkcję dźwięku przestrzennego, co dodatkowo nam tak naprawdę urozmaica te wrażenia korzystania właśnie z tych słuchawek. Także tutaj ewidentnie dodatkowy plus za tę funkcjonalność. Tutaj oczywiście, tak jak wam wcześniej wspominałem, Edifier wyposażyło te słuchawki w naprawdę mocne kodeki, bo można korzystać z LDAC, LHDC, SBC i AAC.
pracę. Generalnie jak nie jesteście tymi najbardziej wymagającymi użytkownikami, to pewnie wam to za dużo nie mówi, ale to generalnie w skrócie wam powiem, że powoduje, że mamy możliwość korzystania z naprawdę wysokiej jakości dźwięku przy odpowiednim połączeniu właśnie z tychże słuchawek. Natomiast bardzo ważną kwestią, która nie podlega dyskusji, jest samo ANC. I tutaj generalnie Edifier postanowiło ulepszyć je, ale z drugiej strony rozczłonkować tak naprawdę na kilka trybów samego tego wyciszenia hałasu, bo możecie sobie włączyć tryb kontaktu ambient, który podbija dźwięki z otoczenia. I akurat moim zdaniem to jakoś super nie wypada, ale w kontekście samego wyciszania hałasu, kiedy faktycznie chcecie go zredukować i albo ma być to mniejsze, średnie lub nawet to największe wyciszenie, faktycznie widać po pierwsze różnicę między tymi trybami, a po drugie po włączeniu tego maksymalnego trybu jesteście w stanie się odciąć, czy to od zgiełku miasta, hałasu, tramwaja, autobusu, który koło was przejeżdża, czy też nawet na siłowni, gdzie ja sobie też ćwiczyłem z tymi słuchawkami. Tutaj swoją drogą od razu można zahaczyć o temat ergonomii tych słuchawek i tego, czy nie wypadają z ucha. O tym absolutnie mowy być nie może, natomiast jeśli będziecie sobie z nimi ćwiczyć, to też powinny dobrze leżeć w tych uszach, ze względu na to, że jak ja sobie tutaj używałem ich na steperze, czy podczas różnych ćwiczeń, czy przy wykonywaniu jakichś skłonów, jakichś brzuszków, też tutaj idealnie trzymały się tych uszu, więc myślę, że nawet do jakiejś poważniejszej aktywności fizycznej, jak skaczecie, czy jak naprawdę dynamicznie się poruszacie, powinny być ok. No i jak do tego wszystkiego dodamy sobie te ANC, które naprawdę bardzo dobrze tutaj działa i połączymy je z naprawdę bardzo dobrą jakością dźwięku, to według mnie ten produkt naprawdę spełni oczekiwania 90% osób, a jak popatrzymy sobie na stosunek jakości do ceny, to jest naprawdę bardzo dobrze. Także już w zasadzie chyba na tym etapie mógłbym powiedzieć, że tak, osoby, które chcą wydać w przedziale 600-700 zł w zależności od promocji, bo ta domyślna cena wynosi 699, będą ukontentowane. Tutaj naprawdę dostajecie kawał dobrego ANC i kawał dobrego brzmienia. A jak jest samą konstrukcją, o której też wspomniałem na początku, tutaj za dużych różnic w stosunku do poprzednika nie ma, bo mamy tutaj dalej etui takie w stylu kosmetyczki, które w ten sposób sobie otwieracie. Jest ono również wyposażone w LED, który symbolizuje samo ładowanie się chociażby tych słuchawek i to, w jakim one są stanie. Natomiast o samym pudełku warto powiedzieć to, że jest ono nam w stanie doładować te słuchawki o minimum kilkanaście godzin. Tutaj jesteśmy w stanie korzystać do około 20-22 godzin przy takim doładowaniu. Natomiast przy włączonym ANC w samych słuchawkach ten czas oczywiście spadnie o kilka godzin. Także pod tym kątem one akurat wypadają normalnie, przeciętnie, średnio w stosunku do innych podobnych słuchawek na rynku. Natomiast fajną rzeczą jest szybkie ładowanie, bo samo doładowanie przez 15 minut tych słuchawek pozwoli na kolejne 2 godziny korzystania. Natomiast jeśli chodzi o same słuchawki, mamy tutaj w ogóle fast pairing. Jeśli macie urządzenie z Androidem, to będziecie mogli w sposób intuicyjny od razu tak naprawdę połączyć się z tymi słuchawkami. Niestety nie działa to tak dobrze z iPhone'ami, tam musicie wejść w zakładkę Bluetooth, a następnie sobie po prostu pobrać aplikację Edifier Connect, która pozwala na sterowanie, personalizację samych tych słuchawek, czy też regulację samego ANC. Co ciekawe, tutaj powinien być w przypadku iOS dostępny też widget, który pozwalałby na szybsze włączenie chociażby ANC, ale ja próbowałem sobie to skonfigurować i obecnie jeszcze się nie da. Myślę, że to jest kwestia jednej czy drugiej aktualizacji i ten błąd zostanie wyeliminowany i wtedy szybciej właśnie z poziomu ekranu będziemy mogli sobie tym sterować bez wchodzenia do aplikacji albo bez klikania w sam panel dotykowy, bo te słuchawki są oczywiście wyposażone również w taki praktyczny bajer, bo tak bym go określił. Z jednej strony możecie sobie zaprogramować wszystko też w aplikacji, czy ma być przełączana muzyka na następny utwór w momencie jednego kliknięcia, czy tam dwóch, albo z drugiej strony ma być wywoływana inna funkcja, bo to oczywiście możecie wszystko pod siebie ustawić i co fajne, możecie sobie też ustawić, co ma się stać w momencie, w którym włożycie albo wyciągniecie te słuchawki z uszu. Ja tutaj nic nie ruszałem i zostawiłem sobie taki naturalny tryb, czyli po włożeniu tych słuchawek muzyka nam się wznawia, po wyjęciu pauzuje, także polecam sobie z tego korzystać. Choć tu warto dodać, że te automatyczne na przykład wznawianie muzyki nie działa od razu, trzeba poczekać na to gdzieś 2 sekundy, więc jest trochę dłużej aniżeli również w tych topowych modelach. Polecam również sobie korzystać z dodatkowych gumek, które znajdziecie w tym pudełku. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę duży zestaw pod personalizację do swojego ucha tych wszystkich gumek, także możecie sobie z tego wybierać. No i z drugiej strony możecie też korzystać z takiego fajnego etui, woreczka, chociaż ja oczywiście nosiłem je po prostu klasycznie w spodniach, tak aby sobie też zobaczyć, jak one leżą, ale tutaj ta konstrukcja samego pudełka nie zmieniła się względem poprzedniego modelu, także ta ergonomia stoi tutaj na po prostu dobrym poziomie. W przypadku prowadzenia rozmów ta jakość, ta krystaliczność dźwięku może nie jest najlepsza, ale też z drugiej strony nie ma żadnych problemów z czystością samej rozmowy, to znaczy, że normalnie nasz odbiorca nas słyszy, te mikrofony tutaj działają naprawdę
dobrze, także pod tym kątem nie ma zastrzeżeń. Niemniej wydaje mi się, że kupując takie słuchawki, kwestia samych rozmów schodzi na dalszy plan i jednak wszyscy będziemy patrzeć głównie na aspekt muzyczny, brzmienia, samej jakości tego dźwięku. A tutaj, tak jak Wam mówiłem i w zasadzie podsumowując, te słuchawki wypadają naprawdę bardzo dobrze. W cenie 700 zł otrzymujecie naprawdę bardzo dobre słuchawki, które może nie są idealne pod kątem muzycznym czy samego ANC, bo modele od Sony czy nawet AirPodsów Pro wydają mi się, że te ANC mają jeszcze na wyższym poziomie. Natomiast tutaj, patrząc właśnie na samą niższą cenę aniżeli w tamtych modelach, trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze wypadają i każda promocja, każdy zjazd cenowy tych słuchawek o 100, może 150 zł będzie powodował, że ten stosunek jakości do ceny będzie jeszcze lepszy i na pewno w takim zestawieniu, moim personalnym rankingu, jakie słuchawki kupić, będą pojawiały się właśnie w tym czasie, w którym będę mówił o najlepszych propozycjach do 700 zł. Tak jak Wam mówiłem, musieliśmy trochę czekać, rewolucji nie ma, ale jest naprawdę bardzo udana ewolucja, zwłaszcza pod kątem tego, co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, czyli pod kątem samej jakości brzmienia, czy też ANC, bo w tych innych wypadkach te zmiany są subtelniejsze, a w kontekście baterii tutaj też przełomu nie ma. Także gdybyście byli zainteresowani zakupem tego modelu, to sprawdźcie sobie linki, które umieściłem w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!